3 miliony Ukraińców, którzy uciekają ze swojego kraju przed wojną, jest w Polsce. Uciekając przed wojną, przed śmiercią, przed ranami, przed strachem zwykłym, ludzkim. Poza terytorium Polski mieszka ponad 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Non avere paura imigranti. Imigranti siamo noi. Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Dlaczego ta książka? 30 wykładów o migracjach to nie tylko materialne upamiętnienie jubileuszu powstania Ośrodka Badań nad Migracjami, ale to publikacja, która odpowiada na zapotrzebowanie, na rzetelną wiedzę o migracjach, opartą na faktach, na wynikach badań, która została przygotowana w przystępnej formie krótkich wykładów. Idea wydania kompendium wiedzy o migracjach kiełkowała w środowisku Ośrodka Badań nad Migracjami długi czas, na długo zanim wydaliśmy pierwszą pozycję, która była zatytułowana 25 wykładów o migracjach 5 lat temu. Dlaczego? Z czego się to wzięło? Dlatego, że przez pewien czas byliśmy jedyną większą, poważniejszą instytucją, która zajmowała się systematycznymi badaniami nad migracjami i myśmy sami się kształcili do tego zadania. Ale później z czasem zaczęliśmy współpracować z różnymi innymi ośrodkami akademickimi i ze względu na tę współpracę, a czasami ze względu na jakieś autonomiczne, indywidualne okoliczności, zaczęto w różnych ośrodkach akademickich podejmować badania nad migracjami, a nawet prowadzić zajęcia dydaktyczne na ten temat bez żadnych podstaw, nazwijmy to, dydaktycznych. Nie było literatury na ten temat. Doszliśmy do wniosku, że potrzebne jest wydanie na gruncie polskim, po polsku, czegoś w rodzaju podręcznika, takiego właśnie, jak powiedziałem, zbiorowego kompendium wiedzy, które jest potrzebna adeptom migracji, a także być może szerszej publiczności. Też mieliśmy taką nadzieję, że to spopularyzuje problematykę migracji. Ale to zadanie nas przerosło. Zrobiliśmy kiedyś projekt takiego przedsięwzięcia i to było wielotomowe dzieło, ponieważ nasz ośrodek zajmuje się nieustannie realizacją różnych projektów. Nie mieliśmy czasu. I gdy wreszcie obchodziliśmy, czy zbliżaliśmy się do obchodów jubileuszu 25-lecia ośrodka, no to postanowiliśmy przełamać ten impas i wyprodukować takie dziełko trochę mniejszego formatu, które okazało się takie doszły nas głosy całkiem strawne. No i w efekcie po kolejnych 5 latach znacznie rozszerzyliśmy zakres problematyki, ulepszyliśmy to, co było zrobione wcześniej i stąd ta obecna publikacja 30 wykładów o migracjach. A 30 wykładów o migracjach to publikacja bardzo potrzebna tu i teraz. Tutaj, ponieważ Polska przechodzi ważną transformację z kraju emigracyjnego w kraj migracyjny, w którym cudzoziemcy to już nie jest tylko fenomen dużych miast, ale ich obecność stała się codziennością i powszechnym zjawiskiem w całym kraju. Teraz, ponieważ pojęcia takie jak migracje, migranci, uchodźcy nie są obecne tylko w debatach akademickich, ale są powszechnie używane w mediach, w debacie publicznej, w kampaniach wyborczych, ale także w zwykłych rozmowach przy stole z sąsiadami, ze znajomymi. I liczymy na to, my jako autorzy, jako redaktorzy, że nasza książka będzie ciekawa i użyteczna nie tylko dla studentów czy badaczy migracji, ale została ona stworzona z myślą o wszystkich osobach zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy o migracjach. Książka wydana w tym roku to zupełnie odrębne wydawnictwo. Znajduje się w nim 10 nowych wykładów opisujących nowe trendy w migracjach, nowe tematy w badaniach migracyjnych, a wszystkie pozostałe wykłady zostały gruntownie zmienione i zaktualizowane. 30 wykładów podzieliliśmy na 5 sekcji tematycznych. Pierwsza obejmuje wykłady dotyczące pojęć, teorii, metod badań procesów migracyjnych. Druga opisuje migrację jako proces społeczny i w niej znajdują się wykłady, które opisują migrację w historii i migrację współcześnie, wymiar globalny i lokalny migracji, a także rolę mediów w kształtowaniu dyskursu o migracjach. Sekcja trzecia to są wykłady, które dotyczą Polski. Mówią o emigracji z Polski, o imigracji do Polski, o migracji poakcesyjnej. Jest tam też specjalny nowy rozdział, nowy wykład o napływie do Polski obywateli Ukrainy przed wojną i w czasie jej trwania. Czwarta część książki zatytułowana jest Państwo wobec procesów migracyjnych i dotyczy przede wszystkim polityki. Polityki państwa, polityki migracyjnej, integracyjnej, polityki wobec diaspory. Wybrane typy migracji, migracje przymusowe, nieudokumentowane, migracje pracownicze, migracje wywołane zmianami klimatycznymi stanowią piątą i ostatnią część książki. Spośród 30 wykładów zwróciłabym uwagę na te, które są najbardziej w sposób wyjątkowy odnoszą się do tematów niezwykle aktualnych i ważnych dla polskich czytelników i czytelniczek. Aleksandra Grzymała-Kozłowska i Aneta Piekut przygotowały wykład o integracji migrantów, o procesie niezwykle ważnym w aktualnej sytuacji Polski, jako państwa, które coraz więcej imigrantów wybiera na swój drugi dom. Jakie są wymiary integracji? Czy i jak można ją zmierzyć? Czy nadal jest to pojęcie, które jest użyteczne, a być może powinno być zastąpione innymi? Na te i inne pytania odpowiedzą autorki w swoim wykładzie. Koniec migracji poakcesyjnych ze znakiem zapytania. To jest bardzo ciekawy rozdział napisany przez Michała Garapicha, Izabelę Grabowską, Ewę Jaźwińską i Anne White, w którym autorzy podejmują kwestię, która wcześniej była podjęta w książce Emigracja ostatnia ze znakiem zapytania, gdzie autorzy z kolei twierdzili, że wraz z gwałtownym odpływem Polaków po wejściu do Unii Europejskiej, w związku z otwarciem się rynków pracy Unii Europejskiej, kończy się pewna era w migracjach polskich, że emigracja wygaśnie, że to jest ten moment, w którym nagromadzony na skutek ograniczeń w mobilności międzynarodowej Polaków zostały uchylone i w związku z tym ten nadmiar ludzi, który być może chciałby się przemieścić, chciałby zakosztować wolności i przekonać się, jak żyje się za granicą, teraz ma okazję spróbować. No i wydawało się nam wtedy, że to się kończy. Autorzy odnoszą się do tego problemu. No i w pewnym sensie zgadzają się z tym. Te migracje poakcesyjne charakteryzowały się tym przede wszystkim, że wyruszyli ludzie, którzy wyruszyli z zagranicy, ludzie, którzy wcześniej nie chcieli się deklasować. To znaczy wcześniej były głównie dla Polaków dostępne prace podrzędne, czasem w szarej strefie. I zdarzało się, że przysłowiowy docent jechał zbierać truskawki czy też szparagi gdzieś na miesiąc w okresie wakacyjnym. To były takie legendarne wyjazdy ludzi wysoko wykształconych, ale zasadniczo ludzie, którzy mieli aspiracje profesjonalne, masowo nie wyruszali z Polski. Tutaj nastąpił masowy odpływ i to ludzi bardzo młodych. Przeważała grupa przed 30 rokiem życia. Przeważały również osoby z wielkich miast. Więc niewątpliwie był to najcenniejszy segment polskiego rynku pracy, przynajmniej w perspektywie. Ci ludzie wyemigrowali, ale z drugiej strony był to okres, w którym w Polsce występowało ciągle bardzo wysokie bezrobocie. A więc trudno się dziwić, że po pierwsze nastąpiło to w sytuacji, gdy pojawiła się wolność wyjazdów, całkowita wolność nie tylko wyjazdów, ale również podejmowania pracy za granicą we wszystkich możliwych segmentach rynku pracy Unii Europejskiej. No ale po drugie, że sytuacja w Polsce, na polskim rynku pracy nie zachęcała do tego, żeby przewidywać przebieg swoich karier w Polsce. Można było się domyślić, że ta sytuacja się szybko zmieni. Że ta pula ludzi, którzy mieli takie aspiracje i mieli takie cechy charakteru, takie cechy osobowe, wykształcenie, wiek. Dodam, że bardzo dużo młodych kobiet też wyjechało. Wcześniej przed akcesją przeważali w migracjach mężczyźni. Tutaj te proporcje się wyrównały, a zdarzały się kierunki geograficzne, gdzie kobiety przeważały. Także to wszystko zmierzało ku temu, że ten potencjał się wyczerpie, a po drugie, że sytuacja na rynku pracy polskim się poprawi i to się stało. No i teraz jest pytanie, czy nastąpił koniec migracji poakcesyjnej. Otóż no nie nastąpił koniec. Nadal te migracje trwają, z tym, że nastąpił jak gdyby powrót do tego, co było przed akcesją. Znacznie częściej, jak wskazują autorzy, migrują osoby, które mieszkają na peryferiach gospodarki polskiej, tam gdzie jest trudniej o pracę i trudniej o realizację aspiracji materialnych. Także w większym stopniu niż w okresie tym bezpośrednio poakcesyjnym odbywają się migracje osób z małych miejscowości, z obszarów wiejskich, a także ludzi, którzy mają już na utrzymaniu rodziny i potrzebują choćby sezonowo wzbogacić dochód swojego gospodarstwa domowego. No bardzo ciekawe zjawisko, tym niemniej skala tych migracji jest znacznie mniejsza niż w okresie bezpośrednio poakcesyjnym. Także niewątpliwie fala migracji akcesyjnych wygasła, ale nie wygasła emigracja z Polski. Te migracje nadal trwają i będą trwać, gdyż jest to no jakby naturalna cecha każdego otwartego społeczeństwa. Witold Klaus i Karolina Łukasiewicz przybliżają problem migracji uchodźczych w Europie, niezwykle trudny, ale jakże aktualny w obliczu kryzysów związanych z pomocą uchodźcom. Mówimy tutaj o kryzysie w roku 2015, ale także o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej oraz w związku z wojną na Ukrainie. Chciałbym też opowiedzieć o bardzo ciekawym rozdziale w wykładzie zatytułowanym Polska jako nowy kraj imigracji, napisanym czy wygłoszonym przez Agatę Górny i Martę Kindler. Jest w nim postawiona teza, że Polska dołączyła do europejskich krajów imigracyjnych, to znaczy takich krajów, w których następuje systematyczny napływ cudzoziemców i że ten napływ wyraźnie przewyższa odpływ, czyli że saldo migracji jest dodatnie. Jeszcze 15 lat temu wydawało się to mrzonką. Niewielu wierzyło, że to zjawisko wystąpi, chociaż znane jest w skali europejskiej i nie tylko europejskiej, ale generalnie w skali krajów o wyższym poziomie rozwojów. Taka prawidłowość, że po okresie emigracji, która następuje w okresie przyspieszonego uprzemysłowienia, związanego z nadwyżkami siły roboczej, z bezrobociem, ludzie odpływają, ale po pewnym czasie zmieniają się warunki technologiczne, strukturalne, a przede wszystkim kurczy się przyrost demograficzny i dopływ nowych roczników siły roboczej i gospodarki, które nadal prężnie się rozwijają, potrzebują pracowników, których nie dostarcza rodzimy rynek pracy i zaczyna się czasem werbowanie, a czasem zachęcanie ludzi z innych obszarów do imigracji, do napływu. No więc to było trudne do wyobrażenia się w przypadku Polski w sytuacji, kiedy ogromne ilości, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Polaków opuszczały kraj. Tymczasem stało się to wyraźnie i jest to zjawisko zupełnie nowe. Na przestrzeni ostatnich 10 lat. Wcześniej tego nie można było zaobserwować. Wcześniej oczywiście zdarzał się napływ cudzoziemców do Polski, jednak miał on charakter peryferyjny, powiedziałbym, drugorzędny, incydentalny. Na przykład wiele mówiło się o tym, że w Polsce się zadomowiła grupa Wietnamczyków, ale nigdy ich liczebność nie przekroczyła 20 kilku tysięcy, a w dodatku zaczęła się w pewnym momencie kurczyć ze względu także na mobilność tej grupy. Część tych ludzi wraca do swojego kraju, część się rozproszyła po innych krajach Unii Europejskiej. Były też napływy osób z krajów ościennych, sąsiednich, należących dawniej przede wszystkim do ZSRR, które przyjeżdżały do Polski na zasadzie tymczasowej, podejmowali się prac sezonowych i nie było mowy w każdym razie o zapuszczaniu w Polsce korzeni przez jakieś liczniejsze grupy cudzoziemców. Mówiliśmy wtedy o populacji cudzoziemców w Polsce, która była mniejsza niż 0,1% w skali całego kraju i to był jeden z najniższych, bodajże najniższy poziom zaobserwowany w całej Europie, nie tylko w Unii Europejskiej. W tej chwili ten odsetek cudzoziemców w Polsce waha się między 5% i 7% i jest średnim w skali europejskiej. To wszystko wydarzyło się w ciągu 15 lat. Jaka jest tego przyczyna? Otóż w tym wykładzie wskazuje się na ogromną rolę polskiego rynku pracy i także tych zaczątkowych ruchów migracyjnych, krótkich, sezonowych, które następowały z krajów sąsiednich, przede wszystkim z Ukrainy. Ukraińcy stworzyli sobie pewne sieci społeczne w Polsce, które później umiejętnie wykorzystali, a takim momentem przełomowym ze strony ukraińskiej była oczywiście napaść Rosji na Krym i stworzenie przyczółków rosyjskich w obwodzie donieckim i ługańskim. Z tamtych obszarów, skąd wcześniej do Polski nie docierali migranci, ruszyła spora fala wychodźców, spośród których część zaczęła traktować Polskę jako potencjalny kraj osiedlenia. To było z jednej strony, a z drugiej strony polscy pracodawcy zaczęli coraz bardziej odczuwać, i było to związane z wcześniejszym gwałtownym wychodźstwem Polaków w okresie poakcesyjnym, ale także z rozwojem gospodarczym. Otóż pracodawcy zaczęli odczuwać dotkliwy niedobór pracowników na początku w pracach sezonowych, w rolnictwie czy w budownictwie, ale z upływem czasu w coraz większym stopniu także w innych sektorach gospodarki i wywierać presję na rządzie w celu rozluźnienia możliwości uzyskiwania pozwoleń na pracę. Takim momentem przełomowym było w 2007 roku wprowadzenie instytucji, którą nazwano oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy. To wystarczyło do tego, jeśli ktoś takie oświadczenie za granicą otrzymał, dotyczyło to kilku krajów, trzeba dodać, mógł bez problemu wjechać do Polski i podjąć pracę. Z czasem te oświadczenia, bo na początku one miały dotyczyć bardzo krótkiego czasu i tylko niektórych sektorów gospodarki, z czasem zostały tak rozszerzone, że praktycznie okazało się to powszechnym otwarciem rynku pracy dla 6 krajów, które kiedyś były częścią ZSRR, ale głównie korzystali z tego Ukraińcy. w ponad 80%. A więc te dwa czynniki. Po pierwsze sytuacja wewnętrzna na Ukrainie, sytuacja polityczna i napaść ze strony Rosji, a z drugiej strony potrzeby polskiego rynku pracy zmieniły sytuację radykalnie do tego stopnia, że dzisiaj Polska jest w całej Unii Europejskiej krajem, który przyjmuje rocznie największą liczbę cudzoziemców spoza krajów Unii Europejskiej. No, to, czy jesteśmy nowym krajem imigracyjnym, to pytanie, na które odpowiadają autorki wykładu, o którym mówię, jest oczywiście jeszcze otwarte. Ale wszystko na to wskazuje, że tak, dlatego że coraz większa liczba osób normuje swój pobyt w Polsce. Coraz większa liczba cudzoziemców, to znaczy podejmują pracę, zaczynają mieszkać całymi rodzinami, kupują mieszkania, ich kontrakty o pracę są w pełni sformalizowane, uzyskują zabezpieczenie socjalne, płacą składki na ZUS, a zatem spełniają wszystkie warunki i mają atrybuty mieszkańca tego kraju. Także zasiedlanie, osiedlanie się, zamieszkiwanie, tworzenie własnych środowisk i stopniowa integracja to są te elementy, które wskazują na to, że imigracja do Polski jest zjawiskiem trwałym i będzie się rozwijać i odpowiedź na to, czy jesteśmy nowym krajem imigracyjnym, jest niewątpliwie pozytywna. Dominika Pszczółkowska wyjaśnia fenomen mediów i ich roli w kreowaniu i odtwarzaniu dyskursu o migracjach, podając przykłady i mechanizmy leżące u podstaw upolitycznienia tematu migracji oraz nierzadko manipulacji, z jakimi mamy do czynienia w przekazie medialnym o migrantach i uchodźcach. Trzeba pamiętać, że migracje to proces społeczny, który dotyka każdego z nas. Nawet jeżeli my sami nie migrujemy, to każdy z nas na pewno zna osobę migrującą, która wyjechała z Polski, zamieszkała za granicą bądź przyjechała do Polski. My jako autorzy, jako redaktorzy mamy nadzieję, że ta książka pozwoli lepiej poznać i zrozumieć źródła, mechanizmy, powody i skutki migracji, a tym samym lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość.